dobry. Cześć. Witamy w prasówce W ogóle Poland. W naszym chyba cały czas tymczasowym studio i w pięknych koszulkach. Zaprezentuj. Bardzo ładnie. Które możecie kupić u nas w sklepie. Link znajdziecie w opisie tego wideo. To co, zaczynamy? Tak. Ale zróbmy tak jak Kole Fortuny. Nie poznani twarzy twej, zgodkuj, szkaluj i odkrój. Fakt i Małgorzata Kożuchowska. Melanżuje w sekrecie. Ale w sekrecie przed Bogiem? Nie wiem, właśnie, chyba tak, czy przed zieniem. Co w tym dziwnego, że raz na jakiś czas pójdę sobie na melanż? Śmieje się Kożuchowska. Śmieszne. Bardzo. Śmieszne. Wszyscy się roześmieliśmy. Nie zamierzam z nich rezygnować. Potrafię imprezować, tylko nie wszystko pokazuję publicznie. A to, na ile lampek prosecco sobie pozwolę, zależy od towarzystwa na imprezie. Jak myślisz, z kim imprezuje, przepraszam, melanżuje Kożuchowska? No, myślę, że z świętym Piotrem, świętym Józefem, świętym Krzysztofem. Świętym prosecco? No nie wiem, no jakby jej wizerunek przykładnej katoliczki, pani domu i tutaj osoby mocno wierzącej, jakby sama buduje ten wizerunek, to nie jest tak, że teraz wpieprzamy ją w coś, jakby trochę się kłóci z tym melanżem. Chyba, że to są jakieś takie melanże katolickie. Może są jakieś takie. Jakieś kółko różańcowe? Może to jest melanż dla niej. No w sumie nie wiem, co to jest dla niej melanż. No, tak? To nadużywanie tego słowa i tak celowo podkreślenie melanż już brzmi tak... To jest coś takiego, jak stary człowiek chce. No właśnie, jakby moja mama powiedziała coś takiego, nie? To już bardziej by to było wiarygodne. Nie wierzymy ci, sorry. Sorry, Gosia, nie wierzymy ci. Wpadaj na imprezę W ogóle Poland i to będzie... To może uwierzymy. Jest kolejny dramat na linii Małgorzata Rozenek, jej były mąż i jego aktualna dziewczyna. Kolejny tydzień, kolejny dramat. Tak, tutaj donosi nam na żywo... Jakoś musi się kręcić. Że dramat polega na tym, że Roxy Gąska, czyli obecna dziewczyna byłego męża Małgorzaty Rozenek Majdan, chciałaby bardzo poznać Małgosię. No i nie może. A to nigdy jej nie poznała jeszcze? No chodzi o to, że właśnie nie poznała, a to jest dziwne o tyle, że Jacek, czyli były mąż Gośki i Gośka, mają razem dwóch synów. No tak, i tam przyjeżdżają. No to dziwne, że Gosia nie chce poznać kobiety, z którą przebywają jej dzieci. To jest jakieś totalnie pojebane. I słuchajcie, Roxy mówi, nie poznałam Małgorzaty. Dramat, szok, niedowierzanie. Z kolei Gośka Rozenek, gdy mówi o tym, co się dzieje z ich synami, gdy nie ma, gdy jej nie ma, tak? Gdy jej nie ma, w ogóle nie wspomina o Roxy, jakby ona nie istniała i mówi o jakiejś kurwa Pani Bożence. Znaczy nie o Pani Bożence to było. Całość kontroluje Pani Bożenka, niania, która jest z nami od zawsze. Czyli jeszcze jakaś Pani Bożenka. Czyli zostawiła Panią Bożenkę temu swojemu byłemu? I Pani Bożenka jest nianią jej byłego męża? A może ona nie wie o istnieniu Roxy? Myślisz, że cały czas nie wie? Może ona myśli, że to jest jego jakaś córka, albo nie wiem, jakaś pokojówka? O kurde. Myślisz, że... I co? I teraz na żywo się dowiedziała, że oni są razem? No właśnie, no nie wiem, czy się dowiedziała, ale wypowiada się gdzieś na jej temat? Nie, mówi tylko o Pani Bożence, więc może nadal nie wie. Trochę niezręcznie. Gosia, musimy ci coś zdradzić w sekrecie. Roxy Gąska. To jest... No ja nie wypowiem tego na głos. Roxy, Jacek. Teraz zrobiło się dopiero niezręcznie. Życie na gorąco przedstawia nam prawdziwe problemy Krzysztofa Krawczyka. Gdzie się podziały tamte prywatki? Krzysztof powinieneś zaśpiewać to, ten tytuł. Jak można czytać tytuł, nie śpiewając go, gdy jest taki? Krzysztof Krawczyk. Gdzie się podziały tamte prywatki? O, teraz możesz mówić dalej. Krzysztof Krawczyk wystąpił w klubie Prywatka w Łodzi. Patrz, jaki zbieg okoliczności. Jakoś niedługo tam gramy imprezę. Tak, link do imprezy znajdziecie w opisie wideo.
Na scenę wprowadzono go z wielką ostrożnością, tak? To jest cytat z Na żywo. Tak, tak. Życia na gorąco. Proszę mi się tutaj nie wtryniać. Dobra, już. Tak, bystrome schody nie stanowiły dla artysty zagrożenia. Zamontowano też specjalny ekran, na którym na bieżąco wyświetlono teksty piosenek, dzięki temu Krzysztof Krawczyk bez stresu brylował z mikrofonem i śpiewał swoje największe przeboje. Moment, zatrzymajmy się tutaj. Czy Życie na gorąco chce Boże, powiedzieć... Boże, to jest to zdjęcie. Dobra, ale czy Życie na gorąco chce nam tutaj w tym momencie że powiedzieć... Że Krzysztof nie pamięta swoich że Krzysztof nie pamięta piosenek, które zna śpiewał 100 lat. Jakby, come on! Jakby... Ale on jeszcze jest... Nie, no to jest możliwe. I on jeszcze jest w tych okularach przeciwsłonecznych przecież na scenie. I tak przez te okulary... Z jakiejś tam odległości... Nie, nie wiem, to jest jakieś mega dziwne. To jest... Dobra, to jest dziwne. Jest bardzo dziwne. Trochę mnie to wstrząsnęło. W przerwach zagadywał publiczność i prawie nie korzystał z krzesła, które dla bezpieczeństwa ustawiono dla niego na scenie. Wow. No to... Very important news. Czyli very important news. Życie na gorąco. Czyli mam plusy i minusy. Krzysztof Krawczyk nie pamięta słów swoich piosenek, ale stoi. Czyli, czyli ten news polega na tym, że Życie na gorąco. Krzysztof Krawczyk jeszcze żyje. Jakby ale średnio z pamięcią. Za dużo masła. Przestańcie zabijać Krzysztofa Krawczyka. Jest naszym dobrem narodowym i jakby fuck off od Krzysztofa Krawczyka. Na okładce najnowszej Wiwki Ewa Farna, którą ja gdzieś tam prywatnie... Ewa Sabuj Farna. Ewa Sabuj Farna, którą ja gdzieś tam prywatnie lubię, ponieważ Ewa wydaje jest się... urocza. Spoko babką, nie głupią, jakby nie jest też medialną dziwką i tak. No ale tutaj jest oczywiście, jak to bywa w gazetach typu Viva, wywiad o niczym. No ale znalazłem fajny fragment, gdy dziennikarka, Boże, ta na pewno mówiła tak, Krystyna Pytlakowska, z nią rozmawiała. Tak, Krystyna Pytlakowska, to jest stała dziennikarka Viwy, to jest ta, która słynie z pytań. Czy w Tańcu z Gwiazdami odkryłaś swoją kobiecość? Jak cię zmieniło to rozstanie? I ona zawsze zadaje, ona ma chyba 20 takich samych pytań i po prostu zmienia losuje. Tak. Fragment. Tak. No dobra, ale co? I tam było pytanie, czego już nie robisz? Nie zatańczysz już na stole? Ona zadaje takie pytania, na serio. No i Ewa Farna odpowiada. Nie będę dzwonić do obcych drzwi w blokach i uciekać jak kiedyś. Nie będę dzwonić do jakiejś pani, że wygrała na loterii, bo takie rzeczy też robiłam. Dzwoniłeś do starszych pań, jak byłeś młodszy, żeby je wkręcać. No to już jest takie trochę tłumacz, nie? Jakby gdzieś tam się dzwoniło do jakichś obcych numerów na żarty, ale tak jak miałem jakieś, nie wiem, 10 lat chyba, nie wiem czy... Ile ona ma lat? 15, że wspomina, co robiła? Nie, no ona ma chyba za 25. Albo ona nie wiem. Czyli ta ją pyta, czy będzie tańczyć na stole, a ta mówi o jakichś wspomnieniach, gdy miała 10 lat i dzwoniła do jakichś obcych ludzi. Dobra, Ewa, jakby zejdź na ziemię. Po prostu powiedz wprost, nie? Bierzesz herę? Dobra, ale czy dzwoniłeś domofonem do drzwi? Do tych, do ludzi i uciekałeś? Ja to robiłem. Chyba tak. No. Ja to robiłem i bardzo mnie to bawiło. Uważałem, że to był super dowcip. W sumie cały czas tak uważam, bo to robię cały czas czasami. No. Ups. No dobra, dobra, ale ja muszę jeszcze porozmawiać o tej no loterii. Dawaj. Czy Ewa zamordowała staruszki? Dzwonienie do starych bab. To jakby escalated quickly. Dzwonienie do starych bab i mówienie im, a to że wygrały na loterii. Jak że wygrały na loterii. Naprawdę, te kobiety mogły przez to umrzeć. No tak, no taka jest prawda. No taka jest prawda. No, słaby, możemy zbadać tę sprawę, bo nie wiadomo, czy wszystkie przeżyły. Słabe serce, nerwy. Oczywiście. A jeżeli nie żyją już, to, no to tak samo może to być wina Ewy, że nie żyją już. Jak to udowodnisz, Ewa, że to nie twoja dobra, wina? Dobra, Ewa, pakuj szczoteczkę, za tydzień się widzimy w pierdlu. Tam potańczysz sobie na barze. Jezu Chryste, ja co to jest? To jest twoje imperium. Moja kolejna ulubiona gazeta, twoje imperium, moje imperium. To czyje to jest imperium? Twoje? Twoje imperium. Moje? Moje imperium. Dobra, cicho. Michał Szpak, zakochany i nie powie więcej. Uwielbiam takie, nie? No dobra, wypowiem się, ale nie skomentuję tego komentując to. Jestem zakochany, ale nie powiem więcej.
Człowiek zagadka, no po prostu, no jakby co tutaj więcej. Gdy dziennikarze rzucili się pytać, kim jest owa osoba, z którą dzieli życie, wokalista nabrał wody w usta. Ale że co, że oni pytali, Michał, kim jest ta osoba? On wziął szklankę. Tak. Tak sobie to wyobrażam zawsze. No i tak już został. Jeśli moja druga połówka będzie chciała, żebym poinformował o nas media, to spoko. Ale nie mam zamiaru dzielić się prywatnym życiem w taki sposób, w jaki robią to niektóre osoby na rynku, oświadczył. Stwierdził też, że tajemnice pozwalają żyć we własnym świecie, co może oznaczać, że to osoba nie z tej ziemi. Moment, czy gazeta Twoje Imperium spekuluje, że on po prostu jest w związku z kufoludkiem. Z kosmitami, tak, czyli kosmici. Czyli Twoje Imperium w skrócie stwierdziło, że pierwsze, kosmici istnieją. Więc mamy dowód na to. Dowód jest te wszystkie imperium. Wątpliwości, serwu mix, te sprawy, tak. Twoje Imperium dotarło do tego. Są kosmici, są na dodatek na Ziemi, no i Michał Szpak z nimi kopuluje ewidentnie. Ale nie powie, który to. Nie powie, który to kosmita. Ej, jak to albo która to. Ale niepewność. Czyli nie wiemy, czy tak i tak, jak przy Jacku i Roxy. O Boże. Czy tak i tak, czy tak i tak, czy nożyca. To trzeba wyciąć. No więc, no co tutaj więcej dodać? No, Michał Szpak próbuje być kolorowym ptakiem, ewidentnie. Tylko, że nie do końca mu to wychodzi, bo trochę jest free, a trochę sam jest w więzieniu. No cóż, no. Może on jest więziony przez tych kosmitów. A może on sam jest kosmitą po prostu. To też bym się nie zdziwił w sumie. A może go zaczipowali i teraz go na falach trzymają takich magnetycznych? Ja widziałem... Zacipowali go? Zacipowali go po prostu. Wątpię. Przejdźmy do ostatniego dzisiejszego tytułu. Gazeta... Joy. Nie no, Joy, czyli co? Joy. To jakaś, nie wiem, rozkosz, tak? Tak. Gazeta... Po prostu radocha. Gazeta wow. Gazeta Rozkosz. Na układce gazety Rozkosz jest... Rozkoszna. Jest mefedron moda, czyli mefashion. Kupiłem właśnie dlatego tę gazetę. Wydałem na nią 5 zł. 5 kurwa polskich złotych. No dawaj, co tam jest? Co tam jest ciekawego? No właśnie nic, ten wywiad jest totalnie gównianym gównem. Szok. O niczym. Szok. Ale znalazłem coś lepszego. Joy Challenge, czyli rozkosz... Jak flirtują kobiety, a jak to robią mężczyźni. Czyli jakby tematy, co w każdym numerze te same. Tak, ale jest też 20 gorących zagrań. No i tutaj się zaczyna jazda. Ponieważ okazuje się, że kobieta musi cały czas robić ludzika facetowi, żeby ten zwrócił na nią uwagę. A. Na przykład, rozpieszczasz go dłońmi, ustami, językiem, całe ciało, od góry do dołu. Postaraj się, aby wszędzie odczuwał przyjemność. Dalej, wyjdź na go spod prysznica i chodź tak w obecności swojego faceta. Jakby to było oczywiste. Widzicie, nie ma za co, zaoszczędziłeś ci 5 zł, już wiecie, i co macie robić. I facet jest wasz. No i dalej, na dobry początek dnia możesz zaspokoić partnera dłonią. Obudź go czasami w ten sposób. Widzicie, jakby, no to jest właśnie to, czego potrzebujecie od życia. Wy. Tak. No bo jak facet szczęśliwy, to kobieta szczęśliwa, nie? Oczywiście. No a w tym wywiadzie nic nie było, nawet słowa? Naprawdę nic nie było. Czyli jakby walenie konia kolesiowi jest lepsze niż mefedron. Tak. No dobrze. Wszystko jasne. Wnioski są proste. Walenie konia. Szpak to kosmita. Prawdopodobnie. Kożuchowska melanż stosuje. Na różańcu. Dożylnie. Ewa Farna jest heroinistką. A Małgorzata Rozenek? Nie wie, co to jest gąska. No nie wiem. No i takich ludzi obserwujemy. Tacy ludzie są naszymi, nie wiem, idolami.
Właśnie tacy ludzie. A jeszcze Krzysztof Krawczyk coś było. Żyje. Żyje. Krzysztof Krawczyk żyje. To najważniejsze. No to jak żyje, to wszystko jest dobrze. No to do góry. A. Ten do góry i followujcie, obserwujcie i tweetujcie i udostępniajcie. Subujcie, o. Pa, pa. Do zobaczenia.